mojemu wnukowi wymyśliłam wierszyk. Koci, koci, łapci, jedziemy do babci, ale ani słówka, bo babcia Żydówka. Doświadczenie, które zmieniło ich życie. Jak patrzyłam na obrazy Chagalla, to wszyscy ludzie twierdzili, no arcydzieło i tak dalej, a ja widziałam getto. Ja widziałam tych fruwających Żydów. To było straszne. Doświadczenie, z którego trudno się wyzwolić. Dlaczego ja siebie wycięłam? To był jedna z prób ucieczki przed sobą samym. Rozmowy ze świadkami getta warszawskiego. Obejrzysz je na kanale Historia Mówiona, Muzeum POLIN.